Cześć, witajcie ja w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj przygotowałem coś w takim stylu, że właśnie jak planuję tytuł, będzie mówił coś w stylu, że zobaczymy kto ma największe legendy, czy właśnie coś w tym stylu. Bo ogólnie postanowiłem, że zrobimy jeden sezon, gdzie wszystkie drużyny to są all time drużyny każdego zespołu. Czyli na przykład załóżmy Chicago Bulls all time i mam tutaj właśnie największe legendy lub najlepsi zawodnicy, którzy grają tam naprawdę, bo na przykład jest też na przykład Zach Lawin. Nie każdy się chyba tutaj jakby Kwalifikuje, może powiedzieć, bo na przykład Demar DeRozan tutaj na przykład nie jest Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia ileś tam, mecz, ileś tam sezonów rozegranych, czy coś takiego No ale ogólnie właśnie 2K ma stworzone te all time teamy I ja właśnie pobrałem taki roster, żeby jednak wgrać niektóre legendy Bo na przykład, jak myślimy o Indiana Pacers, no według mnie jakby ktoś mnie zapytał, kto jest najlepszy która jest największą legendą Indiana Pacers Nie wiem czy jest największą, ale pierwsza legenda Która mi się najbardziej okaże z Indiana Pacers To Reggie Miller, a w tej grze Reggie'ego Millera nie ma Więc właśnie pobrałem tutaj roster Gdzie właśnie na przykład taki Reggie Miller tutaj na przykład jest Tak samo Sans, jak myślimy o legendach Między innymi Charles Barkley też na pewno Charles Barkley na pewno jest jednym z legend I tak samo Barkley tutaj jest Więc tak to wygląda, to, Tu są właśnie miarę składy Przez kogoś stworzone, Ja to pobrałem, więc mam nadzieję, że większość jest dobrze Wydaje się, że większość rzeczy powinna być dobrze no i tak właśnie to, to wygląda. Wszystkie zespoły są tutaj. Mogę pokazać w sumie każdy zespół dokładnie od początku. A więc Philadelphia 76ers. Taki mamy tutaj zawodników. No ciekawe będzie właśnie jak z niektórymi pozycjami. Na przykład mamy tutaj Emalona, Embida i Wilta Chamberlain razem w zespole. Więc jestem ciekawy jak się, jak się tutaj może powiedzieć na przykład pogodzą. A to oczywiście już nie aż problem. Więc tak właśnie wyglądałem Sixers, s i to jest tak w ogóle. Nie, nie wiedziałem, że to jest i idąc dalej. Mamy Milwaukee Bucks, Mamy Milwaukee Bugs, na przykład duet Karim Abdul-Jabbar, coś, Jedna rzecz chyba ja przez coś takiego, jak zobaczę. No jednak, Janis jest power forwardem i to też w sumie jest jakby pomoc dla nich, jakby no, na przykład tutaj, czy no, no, ktoś, aby nie jest na swojej zbytniej pozycji, no, to chyba wszyscy miarz na swoich tych pozycjach. jak uważam, że możliwe, że niektórych nie będę kojarzył dokładnie, na której pozycji gra, grali, ale no, myślę, że to akurat jest wszystko dobrze. Milwaukee, właśnie to od razu mi się rzuciło do głowy, że jednak, no jednak, Janis. Jednak jest bardziej power forward'em, więc on powinien być na power forward'zie. Tak, to no tutaj chyba nic mi się tak bardzo nie rzuca w oczy. Tak właśnie wygląda zespół Milwaukee Bucks. W miarę patrzę na te największe jakby legendy, bo to są najważniejsze, jakby, jeśli chodzi o to, czy grałem na dobrych pozycjach. mam tutaj Michael Jordan i Derrick Rose w Nie ukrywam, to będzie coś niesamowitego. I ja oczywiście tutaj nie steruję żadnym zespołem, ale jak wiadomo, kibice moje ulubione drużynie, czyli Chicago, więc potencjalnie Derrick Rose, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Artist Gilmore to brzmi naprawdę pięknie. Jay też w sumie, czy on nie powinien być, on powinien być bardziej chyba Small Forwardem? W sumie też, w sumie, że to coś chyba co mogę zmienić. Na przykład, że on powinien być chyba bardziej Small Forwardem. Czy coś jeszcze jest nie tak? Z tych najważniejszych zawodników, do chyba każdy ma swoją pozycję. Jest Zach Cleveland, to tu mam tutaj LeBrona, jest Kyrie, no, Kairi grał tam bardziej jako poinger, w sumie tak się zastanawiam. ale no, tak jakby też troszkę może jak shooting card grać z luką, ale no, myślę, że jednak to zostawię. No tak, no w sumie jakby albo Kairi byłby w backcourcie z Pricem, albo z nowami czemuś, żeby to. Larna, no, tak, to jest, to jest wszystko dobrze. Tutaj chyba już reszta jest w miarę. Te największe legendy mają w miarę swoje pozycje. Idąc dalej, oczywiście niektórzy zawodnicy jak Lebron pewnie będą nie, nie na jednym zespole, tylko zakładam, że Lebron zobaczymy też na zespole Miami hit na przykład, może też Lakers. Zobaczymy. Boston, tutaj no Plejada Gwiazd oczywiście jeśli chodzi o Boston, no bo to jest mój typ na zwycięzcę tego mistrzostwa w tym właśnie sezonie, że właśnie to Celtics wygra. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że tutaj właśnie jak patrzę to wszystko jest chyba dobrze, jeśli dobrze właśnie widzę. Tej, tu między innymi też jest w zespole. Ciekawe czy Jalen Brown jest. Chyba Jalen Browna nie ma, dobra Jalen Browna nie ma. Idąc dalej, Los Angeles Clipper. No tutaj oczywiście ciężko z nimi, bo tak wiele tych legend, można powiedzieć, no nie małem zbytnio akurat, to trzeba przyznać. No ale jaki tam zespół stworzą na pewno sobie z tego? Paul George tutaj wraca oczywiście. No, jaki tam zespół sobie na pewno z tego stworzą oczywiście. Teraz Memphis Grizzlies, między m.in. bracia Gasolo oczywiście razem w zespole. Zach Randolph, Jamorand oczywiście, który no już. Czy można powiedzieć, że Jamorand już jest najlepszym Point guardem w historii Memphis Grizzlies? Czy jeszcze można mówić, że Mike Conley? Nie wiem. To, myślę, Bardziej, e, kto jak chce, to może oczywiście uważać. Można powiedzieć, sobie, jak to wygląda z tym. Idąc dalej, mamy Atlantę. Tutaj Dominik Wilkins, Petit, Mutombo, Hagan, Hudson. czy jak to jest. Nie będzie jednak, pewnie starterem, pewnie to Muki Blaylock będzie jednak starting point guardem. Chyba też tutaj w miarę wszystko jest dobrze. Większość tych zawodników, Mamy i tak myślałem. Mamy tutaj właśnie. LeBrona, Wade'a, Morninga, Butlera, Shakila. no to, to jest mocne, to jest mocne, ten zespół jest mocny, prawda. Starting 5 team Hardaway, Dwayne Wade, Jimmy Butler, LeBron James, Shaquille O'Neal może? Chyba, że przed chyba, że nie dadzą Jimmy'ego, a dadzą Bosza, zależy jak to, jak to zrobią. A Debał też tam m.in. jest, idąc dalej, Charlotte. Tutaj też, no, legend zbytnio nie mamy, jeśli chodzi o Charlotte, akurat dużych tutaj jest, ten zespół pewnie nie będzie, nawet w playnie, tak, tak myślę, że będzie przynajmniej nie dadzą rady być nad nie? Idąc ten mamy teraz Utah Tutaj oczywiście duet Stockton i Malone Jest też uh, Pete Maravich uh, Jest, czyli Pistol Pete oczywiście Jest Agent Dently, Mark Eaton ag 47 jest Carlos Buzer tutaj, Hayward Gobert Nova. no jest też ciekawa pana drużyna tutaj, jeśli chodzi o Utah, w sumie jeszcze pokażę dół Tutaj ci zawodnicy Sacramento Kings, oczywiście Big O, Oscar Robertson, Jerry Lucas, Nate Archibald, Mitch Richmond, Chris Weber, Wayne Embry, No też mam ciekawych tutaj zawodników: Prime Boogie, Pedro Stojakowicz, Mike Bibi, Sabonis, Fox pewnie tutaj też gdzieś się załapał? Nie, jednak nie, Fox się nie załapał. Walt Frazier tutaj w Nick, Patrick Ewing, Willis Reed, Richie Gering, Melo oczywiście tutaj jest. Nie każdy tego zawodnika zbyt nie kojarzy tak bardzo. Debusher nie zbyt kojarzysz szczerze. Michael Ray Richardson, Alan Houston, Bernard King, John Stars, są też tutaj. Jest Jalen Brunson na przykład. Jest też Julius Randle, ledwo coś się załapiał tutaj. Właśnie przed nim ukryłem, że nie, nie ma tutaj właśnie takiej pełnej kontroli nad tym, jakby no. przez ja przed Sakramentem, nie ma Foxa, to ja przez Jalen Brunson, ale powiem szczerze, że wydaje mi się, że aż tak, tak by to do ogromnej roli nie odegrało, no ale tak to właśnie tutaj jest. Niektóre te może rzeczy nie są aż tak dobrze zrobione. LeBron jest tutaj, dobra, LeBron jest e, w Lakers. No Lakers też oczywiście, no Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. LeBron James na przykład już ci zawodnicy jeszcze na przykład, nie mogliby wcisnąć na przykład LG na Baylor na Power Forward na przykład, albo Lebrona na Power Forwardzie też tak patrzę, chyba tutaj w miarę pozycje są dobre chyba, jeśli to i tak dobrze patrzę. Jest AD, jest Will Chamberlain. W sumie AD, mógł, choć. Nie wiem, może lepiej nie, to jest ciężka decyzja, bo jakby to jest, to mógłbym w taki sposób pomóc Lakers, bo AD bardziej woli grać jako Power Forward. Jak już pomagam niektórym drużynom, chyba im też pomogę, bo wydaje mi się, że no jednak no... Tak już wiem, no AD nieraz otwarcie mówi, że on boli, woli grać jako power forward, no i też... Yy, Jak mi się wydaje, że większość to spędzi jako center czy power forward, nie wiem, nie powiedziałbym, ale wydaje mi się, że... Dużo też gra na power forwardzie i na dużo center, więc wydaje mi się, że jednak no... Tak już mówiłem, no w miarę, gdzie mogę pomóc tak, żeby to realnie mogła być, no to... To mogę w miarę, bo nie będę jakoś tam faworyzował wszystkiego bankero. Tutaj będzie jako podstawy power forward. No tak to wygląda. Orlando też nie będzie miała jakiejś oczywiście niesamowitej ekipy. Teraz Mavericks, Dirk Nowicki i Luka Doncic, to jest na pewno duet, na który na pewno będę czekał, żeby zobaczyć w akcji. I tak ten zespół, tutaj reszta zespołu wygląda. Idziemy dalej, tutaj mam Brooklyn, no też jakby, To no jest KD, na przykład załapuje tutaj, KD. Julius Erving jest oczywiście, Jason Kidd, Rick Barr, też nie najgorszy zespół bym na pewno. Czy ktoś jest? Kevin Durant na power forwardzie, według gry tak jest. No dobra, może być. Na tym power forwardzie w sumie ja tutaj lepiej pasuje Bo tak to będzie z Juliusem Irvingiem się nie zgadzam, może być. A tak no, reszta w miarę... Chyba dobrze to wygląda. Kolejny zespół to Denver Nuggets, oczywiście między innymi Nikola Carmelo Antony, David Thompson, Alex English. Tak to miarę wygląda. Patrzcie sobie na te pozycje. Zastanawiam się, czy powinienem jednego z nich dać na power forwardzie opętałem jak właśnie mówiłem, Chicago to Jimmy jest jakby bardziej small forwardem, większość swojej kariery bardziej gra jako small forward. Mam wrażenie, jak tak sobie myślę. U eee, Jani to, to było to niepodważalne, AD no to myślę, że tak, ale no nie wiem właśnie, czy Carmelo. Myślę, że jak tam niektórym pomogą, to ten też to jakby pomogę, Carmelo na PR forwardzie. Tak to wygląda, tak jest, tak ten zespół wygląda. Idąc dalej, Indiana Pacers, no to tutaj mamy Tutaj, tutaj wszystko jest chyba dobrze, tam mi się wydaje. Tutaj jest Haliburton, który będzie ich, tak jest, że no będzie ich, choć nie wiadomo, może nie będzie na jakich starting point guardem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. New Orleans, Chris Paul, AD, no i właśnie jakby AD, czy tam też grał na tej pozycji, no akurat tutaj będzie dla nich lepiej, żeby był na center, więc tutaj może nie będę zmieniał, bo tutaj byłoby lepiej dla, dla nich, żeby był na center, więc mnie nie będę tutaj za dużo zmieniał. Jest, jest Ingram, jest zajął na przykład, tutaj w składzie. Detroit, Isaiah Thomas, Joe Dummers, eh, Grant Hill, Bob Lanier, Chancey, Billups, Dave Bing, Jerry Stackhouse, Ben Wallace, Rodman, tak to w miarę wygląda. Jest Andrej Drummond też z zespołem Toronto. All time Raptors, jest Vince Carter, jest Kawaii. No i tutaj ciężko w sumie. Kawaii jednak, no, przed, na przykład, tutaj właśnie przed tej sytuacji, no Kawaii mi się, choć nie wiem w sumie, jakby, może jednak w sumie powinien wrócić karmel, bo sobie tak myślę. Że no, na przykład Carmelo mi się bardziej kojarzy z Small Forwardem, tak samo kała, bo obydwaj mogą grać na tych pozycjach, ale oni mi się bardziej każą z na tej właśnie pozycji. Więc wydaje mi się, że na Carmelo cofnę, także bo potem, właśnie, jakby no. Tak, mówię, Carmelo bardziej jest tym Small Forwardem. damu mu to w secondary position, że miał Power Forward. To mi się wydaje, że jakby jak. Ja bym bardziej powiedział, jakbym miał mu dać pozycję, że bardziej jest Small Forwardem niż Power Forwardem. Dobra, w miarę ja zrobiłem taką zasadę, żeby byłaby porówno, porównana, żeby, żeby było sprawiedliwie. Postanowiłem, że taką zasadę, jest taka strona, na oczywiście, którą można wejść, Basketball Reference i tam ta strona w miarę podaje, jakby każdy sezon, ogólnie jakby to jest dobra strona bardzo do, do koszykówki ogólnie, aby tam wiele można rzeczy widzieć, ale między innymi właśnie tam jest też podane jakby każdy sezon danego zawodnika i w miarę na jakiej tam pozycji bardziej grał jako, jako jego primary position. I na przykład właśnie Carmelo Antone zagrał 19 sezonów w karierze, 7 z nich e, grał jako primary power forward. Więc daję go na small forwarda. Według mnie zasada jest taka, że musisz zagrać minimum połowę sezonów na tej pozycji, żeby móc tam przejść. No i właśnie Antony Davis właśnie spełnia to. Anthony Davis połowę swoich sezonów przynajmniej grał jako tam wystawiony był jako power forward, więc będzie power forwardem. Tak to właśnie postanowiłem, że będę, będę robił, żeby właśnie, żeby mieć jakąś zasadę, można powiedzieć, żeby mieć jakąś zasadę. Więc stanąłem na kim nas, na tutaj chyba, tak, nie czy na gdzie stanąłem? Już na Raptors, tak jest, na Raptors tutaj stanąłem. A więc tutaj właśnie Ka Kawaii Leonard akurat w żadnym sezonie nie był jako, może być, primary power forward, tylko właśnie small forward. A więc oprócz tego, no, Demar DeRozan to jest zawodnik, którego można dać na small forwarda też. Ale skoro tutaj jest jako primary shooting guard, tutaj bardziej pasuje do tego zespołu, żeby był shooting guard. No, po prostu jest Vince Carter i Kawaii i jeszcze demar na small forward, więc tak to wygląda. Tak jest, tak to właśnie prezentuje się. I idziemy dalej. Kolejny zespół Houston Rockets. Tutaj oczywiście między innymi Hakeem tutaj Moses Malone, James Harden, Clyde Drexler, Tracy McGrady, Calvin Murphy, Yao Ming, Ralph to Też fajna naprawdę ekipa. Mamy aż czterech mocnych centrów, to jest taka jedna rzecz na pewno, ale tak to i tak ekipa jest dość mocna tutaj, jeśli chodzi o ten zespół, to trzeba przyznać. Potem mamy San Antonio, no to oczywiście tutaj wiele legend, jak na przykład Tim Duncan, David Robinson. Tony Parker, jest też Kawhi, jest oczywiście George Gervin, jest Manu Ginobili, o wielu, wiele naprawdę, wiele oczywiście legendarnych zawodników tutaj jest i tak właśnie ten zespół się prezentuje. Phoenix Rolte'em to właśnie mamy tutaj Steven Nash'a, mam mamy tutaj Charles'a Barclay'ego, mamy Stan mamy Bookera, który oczywiście będzie w starting five, mamy Koniego Hawkinsa, Sean Marion, Walter Davis, Jason Kidd, Chambers, tak to właśnie wygląda jeśli chodzi o tą ekipę. I dalej idziemy. OKC, no to tutaj oczywiście mamy Kevina Duranta, Garego Paytona, Westbrooka, Alena, Shea. No właśnie, tutaj ten problem, na przykład, że mam, mam trzech świetnych point guardów, Na przykład, to jakby słuchaj, jeden z nich mógł być. Choć w sumie, o no też mam dobra shooting To Jakby jeśli chodzi o pozycję gardu, no to tutaj właśnie, mam ten problem, że mam świetnych, wielu świetnych gard. Tutaj, oczywiście, tak jakby OKC i Super Sonic, można powiedzieć, razem połączenie, jakby wiadomo, Tak to wygląda, oczywiście. Potem mamy Minnesotę, tutaj oczywiście Kevin Garnett, jest też Anthony Edwards, jest Kevin Love, tutaj trzeba się, żeby jeden z nich był Small Forwardem bardziej, no ale nie jest to możliwe. Jest Karl Anthony Towns, jest Cassell, jest Gugliota, jest Jimmy, który w sumie, no właśnie, będę musiał zaraznąć w sumie, może bardziej też właśnie, może to powinienem w sumie, to też chyba taka rzecz, którą w sumie powinien brać pod uwagę, gdzie w tym zespole by bardziej grał, czy Jimmy bardziej grał. Miasto jako shooting guard czy jako small forward, w sumie. To też będzie możliwe, że to zobaczę, właśnie tuż po tym, jak właśnie pokażę tutaj wszystkie zespoły, i mo może sobie pokażę tam niektóre rzeczy jeszcze, zobaczę tak dokładnie. Co do niektórych zawodników, e, do których mam wątpliwości. Tak wygląda oczywiście zespół Blaze. Zresztą no, tutaj mam miarę spoko, bo nie mam jakoś tak dużo tych pozycji, które się na siebie może być nachodzą jakoś. Więc jest tutaj spoko, jeśli chodzi o ten zespół. Jest też Stege, oczywiście, między innymi Golden State Warriors. No to jest też zespół mocny naprawdę. Wild Steph, Kevin Durant, Rick Barry, Chris Mullin, Nate Farmont, Clay Thompson, eh, Paul Arizin, Baron Davis, Tim Hardaway, Raymond Green, Latres Bruegel, Iggy oczywiście. no Jest tutaj wielu zawodników. I jeszcze na koniec Wizards, Western Salt, Elvin Hayes, Gilbert Arenas, John Wall, Monroe, Bill, Malone. I tak właśnie ten zespół wygląda. Więc tak wyglądają te ekipy all time, które tutaj właśnie mamy. I mamy już wszystko gotowe, więc będziemy mogli zaczynać z tym właśnie sezonem, w którym zobaczymy, kto będzie miał najlepszy all-time team. Kto ogólnie może będzie miał najlepsze legendy, może w sumie tak też możemy powiedzieć. A więc zaczynamy. No, my tutaj będziemy oczywiście głównie interesowali się się playoffs, wiadomo tam będziemy bardziej patrzyli na, na mecze. Możemy zaczynać, tak, mówię, ja tutaj mam Chicago oczywiście, ale to, że mam Chicago, nie znaczy, że nimi steruję. No i Chicago, jak na razie zaczynałem tak sobie. Choć na razie ciężko powiedzieć, właśnie w miarę, choć ta znowu zgarnę i dużo zwycięstw. No dobra, zobaczmy może tutaj w miarę tak. Teraz kilka tych meczów rozegranych. Kto w miarę prowadzi? Celtics, bez zdziwienia, dla mnie przynajmniej na tym pierwszym miejscu ich line-up się prezentuje w taki sposób: Bob Cousy, Bill Sharman, Don Havlicek, Kevin McHale, Robert Parrish, Larry Bird na ławce. Złapie wow, to jest dość ee, szokujące, dla mnie, że Havlicek jest, a Larry Bernien, nie, no, ale to jest oczywiście ich decyzja. Oni sobie to wszystko sterują. Bill Russell też na ławce, też niespodzianka powiedział. Tutaj mamy Filadelfię, gdzie właśnie Joel Embiid jest na ławce. Ale najwyższą, byli Kynga, Moses Malone, między innymi Miami, też słucham tutaj wysoko. Kto? Można powiedzieć, że jest. Czy Milwaukee można powiedzieć, że jest, są troszkę rozczarowanie? Myślę, że tak. Jednak jak masz na przykład taką trójkę Oscar Robertson, Janis i Karim Abdul-Jabbar, jesteś na ostatnim miejscu, myślę, że można powiedzieć, że to jest rozczarowanie. Oni, myślę, że Atlanta, nie myślę, że Detroit, nie myślę, że też nie, no bo jest LeBron, no ale. Wielu takich legend nie mieli. Nie powiedziałbym, że to jest właśnie tak dużo rozczarowania. Myślę, że Milwaukee to jest takie na razie największe rozczarowanie. Jeśli chodzi o zachód, Warriors tutaj prowadzą, ich zespół, tak się prezentuje, jest tutaj Steph, Clay Chris Mullin, Eric Barry, czyli KD jest six manem, no. Ciekawe to, wygląda na pewno. Kto tutaj zawodzi? Memphis nie zawodzi, no bo oni młody zespół, więc Pelicans to samo. Dallas troszeczkę zawodzą może, nie wiem czy zawodzą mocno, ale bym powiedział, że troszeczkę wyżej. Spurs myślę, że mogą zawodzić, on ich mógłbym powiedzieć, że oni zawodzą. Clippers na pewno sprawiają niespodziankę, że są na szóstym miejscu. To na pewno mogę powiedzieć, like jest na drugim, więc też bez zaskoczenia I możemy kontynuować, może teraz poczekamy na początek stycznia, bo na początku stycznia Będziemy też już mogli widzieć kto walczy o nagrodę MVP, no jestem ciekawy Jak mamy aż tyle absolutnych legend, to jestem ciekawy kto jest faworytem do wygrania nagrody MVP Bo wątpię, że ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek e, niesamowite statystyki przez to, że właśnie jest, jest tyle legend w tym zespole, więc żaden chyba nie będzie awrydził jakich nie wiem 40 punktów, czy coś takiego tam mi się przynajmniej wydaje, dobra, a więc zobaczmy Liderem w walce o nagrodę MVP jest Lebron James, a za nim Lebron James, a więc Lebron James kaw z liderem, Lebron James z Miami na drugim miejscu. Oscar Robertson na trzecim, Wilt na czwartym i Karim Abdul-Jabbar na piątym. Rookie of the Year, w ogóle to kto to będzie? i młodsi zawodnicy, czy o co chodzi? Nie wiem w sumie, ale to nie też tak istotne. Six of the Year, Nate Archibald na razie prowadzi walkę o nagrodę Six of the Year. Lebron James jest Six man w Lakers, Magic Johnson też jest na ławce w Lakers, to jest dość szalone. Defensive player, of the year, Bill Russell. Nie ma tutaj zaskoczeń? Myślę, że nie ma jakichś dużych zaskoczeń. Może się spodziewałem zamiast Karim Abdul-Jabara innego jakiegoś zawodnika możliwego. Defensywnie, defensywnie jakby, ale też Karim Abdul-Jabar oczywiście nie jest złym. Właśnie zawodnikiem wiadomo, ale po prostu myślałem, że ktoś inny był jakby. Spodziewałem się Bill Russella, spodziewałem się Dwighta, spodziewałem się Lebrona Jordan'a. też. Tak nie wiedziałem, czy się spodziewać, czy nie, przez to, że jest z Gardem jednak, ale też jest. Monsign Pro, no to tutaj właśnie ci najmłodsi, panie, tylko zawodnicy będą. Clash Player of the year. mam tutaj dwóch graczy bugs. Karim abdul Jabbar a Janis. Tak to wygląda. Te rzeczywiście będziemy mieli, mieli tutaj pewnie All Star Game'a, zakładam. Możemy też zobaczyć ponownie konferencję. Na razie tutaj Boston prowadzi. No Boston, tak mówiłem, To był mój pik na, mi, na mistrzów i pewnie tutaj wygrają. Coś tutaj. No Milwaukee troszkę się podnieśli, ale dalej zawodzą na pewno. Jeśli nie będą w tym play-in, to myślę, że będzie to zawód mały. Tutaj Warriors z Lakers cały czas prowadzą na zachodzie. Memphis na ostatnim miejscu. No tutaj cały czas mówię. No myślę, że Spurs bardziej zawodzą niż Dallas, bym powiedział jednak ekspertem, no właśnie jak patrzę na te legendy, to mają jednak więcej tych legend niż Dallas. Dobra, możemy kontynuować. Zobaczymy też, właśnie jak tam będzie. Ja w ogóle też wyłączyłem wymiany, więc wymiany się nie wydarzą, bo jednak nie powinno się dziać. Bulls tutaj wygrywają. Bulls naprawdę poszli na serię zwycięstw. Mają drugie miejsce. Mają drugie miejsce w konferencji. Czyli ta przed nimi tylko Celtics. Na to wychodzi. No Bulls naprawdę podoba mi się to. Tak mówię, ja im kibicę oczywiście z wiadomych względów. I wyszli na pierwsze miejsce. Wow. Oni biją się. Oni się biją z Celtic do pierwszej miejsca. No, to jest niespodzianka. Mamy luty. MVP na no, obecną chwilę to LeBron James. Drugi LeBron James zniknął. Za to Michael Jordan i Scottie Pippen się pojawili. Oni nie byli, jeśli nie mylę. Rookie of the year, to tutaj nieważne. Sixth Man of the Year tutaj. Nate Archibald na pierwszym miejscu. Defensive player of the Year Wild. Nie Wilt tylko Bill Russell tutaj na pierwszym miejscu jest teraz. I Clash player of the Year dalej. Dwójka z Bugs tutaj na przodzie. Możemy sobie zobaczyć tutaj konferencję, a więc tutaj właśnie mamy Celtics i Bulls praktycznie razem koło siebie. Jest tutaj też Filadelfia. No, Milwaukee powoli się wspina, już na 11 miejscu są, więc powoli się wspinają. Jeśli chodzi o zachód, tutaj, no, Dallas i Spurs chyba nie zamierzałem się wspinać jak na razie. Cały czas się trzymają z tyłu. Warriors i Lakers cały czas z przodu. Tak to wygląda. I w sumie, zanim będziemy mi mecz Gwiazd, też jestem ciekawy, kto będzie grał w tym właśnie meczu Gwiazd, więc. Rising Stars, w sumie to nie jest istota. Zobaczymy się też, kto wygrał przed Dunk Contest i kto wygra Free Point Contest na przykład też. A więc Dunk Contest wygrywa Daniels, którego niezbyt każe jakie imię, Spacers i Dolph, Dolph chyba już ma na imię, Shays wygrywa Free Point Contest. Więc zawsze nie Steph, nie Real, nie Dame, nie tacy, nie Clay, na przykład tacy All Time najlepsi shooterzy, a Dolph Shays, to jest na pewno ciekawe. Dobra, mecz Gwiazd. Tutaj meczu Gwiazd wygrywa Team East. Team East. Najlepszym zawodnikiem tego meczu był pewnie LeBron. Tylko który LeBron? LeBron Cavs, tak. LeBron Cavs jest najlepszym zawodnikiem, więc on odebrałby nagrodę najlepszego zawodnika tego meczu. Oczywiście przez to, że wygrali, no i on był najlepszy. Z kontynuujemy. Zobaczymy na początku marca, jak to będzie wyglądało. Jakie zmiany potencjalnie będą. Czy coś się tutaj pozmienia zbytnio, czy nie. Dobra, a więc tak, Award z liderem jest Wilt, tak? czyli Lebron James już na drugim miejscu. Will Chamberlain jest teraz faworytem. Wilt oczywiście z Warriors jest faworytem do wygrania nagrody MVP. Nate Archibald cały czas faworytem do wygrania nagrody Sixman of the Year. Bill Russell cały czas faworytem do wygrania nagrody Defensive Player of the Year. I cały czas właśnie dwóch graczy Bucks, Karim i Janis, na przodzie siedziu chodzi o Clash Player of the Year. Konferencję ponownie zerknijmy Boston, Philadelphia, Chicago to w miarę są te trzy drużyny, które pewnie będą w top 3 Milwaukee w top 8. Więc, no, tak jak już mówiłem, zawodzili na początku, ale troszeczkę się ogarnęli i są już ponownie z przodu. Jeśli chodzi o zachód, no, tutaj jednak chyba no, w sumie cały czas jest blisko, ale Dallas wątpię. Jedynie Spurs mogą jeszcze coś zrobić, bo Dallas wątpię, że pójdą w dół. I pewnie pierwsza dwójka to tak jest. Warriors i Lakers. Tutaj też, żeby Tam mamy w miarę oczywiste top 3, jakby kto będzie w top 3, a tej miarę oczywiste jest top 2, można tak powiedzieć. Kontynuujemy, a zobaczymy, właśnie jak to wszystko będzie wyglądało na początku kwietnia. Czyli pod koniec sezonu, tam, prawda? Pod koniec sezonu zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kto będzie prawdopodobnie faworytem to wygrał. A może nie, MVP już nie będę patrzył. Na te nagrodę indywidualne już nie będę patrzył. jedynie popatrzę na konferencję w sumie. Na to zobaczę. bo Bulls odzyskali drugie miejsce w konferencji. Ostatni będzie tutaj, dobra, więc tutaj sobie zerkniemy. I Chicago Bulls zakończą prawdopodobnie na drugim miejscu. Tak jest, Chicago Bulls zakończą na drugim miejscu. Konferencje wygrywają, myślę, że bez niespodzianki Boston Celtics. Milwaukee Bucks ostatecznie nie wiadomo. Wow, to jest duża walka, prawda? To jest duża jeszcze walka. Zespoły, które na pewno będą w playoffs to Boston Celtics, Chicago Bulls Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, to myślę, że jest dla mnie taką malutką niespodzianką, nie ukrywam. New York Knicks, Washington Wizards i to są drużyny, które są pewne playoffs, więc te trzy drużyny będzie w playoffs. A jeśli chodzi o play, w playnie tylko na razie Atlanta jest pewna play, co na pewno jest ciekawe. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o zachód, tutaj konferencje, jeszcze nie wiadomo, czy wygrałem Warriors, ale w playoffs na pewno zobaczymy Warriors, Lakers, Rockets, Kings, Nuggets. OKC slash Super Sonics, można powiedzieć. Choć nie, w sumie jeszcze nie. Super Sonics, jeszcze nie są pewni players, bo Super Sonics będą. Super Sonics, OKC, OKC będą walczyć jeszcze z Utah do ostatniej kolejki, może się do ostatniego meczu. Kto tutaj awansuje? Siedział Plain, Czy jest to jakaś walka? No, jest jeszcze walka o dziesiąte miejsce. Na pewno Suns, na pewno Clippers pojawią się w planecie. Jeszcze jest bitwa pomiędzy pewnie Spurs, Blazers, Wolves. Oto dziesiąte miejsce symulujemy tam ostatni mecz, a więc kończymy ten sezon. MVP-Ligi zostaje Will Chamberlain z Golden State Warriors. E, to nie jest istotne, myślę. Sixman of the Year, Nate Archibald, Sacramento Kings. Defensive player of the Year, Bill Russell, Celtics. Tyrese Halliburton most improved. To też nie jest istotne, myślę. Karim Abdul Jabbar, clutch player of the Year. Coach of the Year, Rashid Goodrich, Chyba on nie był wtedy ich coachem. Nie wiem, kto ich był coachem. znaczy w sumie to są all-time zespoły, więc to powinien być najlepszy jakiś trend w historii Celtics, w sumie dodany. Dobra, NBA First Team, Will Chamberlain, The Warriors, LeBron James, Cavs, Bob Pettit, z Atlanty, LeBron James Miami, Oscar Robertson z Sacramento, All NBA Second Team, Penny Hardaway z Orlando, Bob z Clippers, Tim Duncan z Spurs, Karim Abdul Jabbar Milwaukee, Damian Lillard z Sportland, OLMBA Third Team, Tracy McGrady z Orlando, Clyde Drexler z Sportland, Pete Maravich z Utah, Jude Brooklyn i Brooklynu i Scotty Pippen z Chicago, All Defensive Team, Bill Russell z Bostonu, Scottie z Chicago, Dwight z Orlando, w sumie znaczy W sumie znaczy większość zawodników, nie muszę mówić skąd są, bo jakby większość zawodników wiadomo skąd są, jakby jak, jak są all time tutaj. ale no ogólnie tak to wygląda. All rookie Team nie są myślę, że istotne. No dobra, więc na początek play, na początek play, tak jest. Czyli ostatecznie konferencja prezentuje się tak finalnie, tak to wygląda. Czyli no jeśli chodzi o wschód, myślę, że tam mówię, największą niespodzianką dla mnie i zawodem są Milwaukee Bucks. Że tak na przykład, Starting 5 nie dał rady dojść nawet do play -inu. Więc ale największa pozytywna niespodzianka to pewnie Brooklyn. Nie ukrywam, że Brooklyn na pewno mnie zaskoczył. Powiedziałbym, że Brooklyn mnie troszkę zaskoczył. Zachód, największa niespodzianka... Nie wiem, w sumie Sacramento? Może może Sacramento. Największe zaskoczenie negatywne to pewnie będą Spurs. Tak to wygląda. Dobra, więc ten mecz... Czy możemy ten mecz e, oglądać, Czy wcześniej będę? Please note the following e, early will be All time Clippers. Dobra, e, All time Clippers, All time Jazz. Dobra, Czyli to na, najpierw oglądamy: Clippers kontra Jazz. Kto awansuje, będzie miał siódme miejsce w playoffs. Jeśli będzie ciekawie, to oczywiście zobaczymy końcówkę. I może być. I będzie ciekawie, tak jest. To już pierwszy mecz, który oglądamy, od razu będziemy wskakiwać tutaj. A więc oczywiście nie steruję żadnym zespołem. To jest wszystko oczywiście tutaj sprawiedliwie. Kamera może jakaś taka Halfcore, może nie. Może broadcast, tak. wrzućmy ten broadcast w sumie. Czemu nie? Dobra, a więc. Punkt przewagi: Mam Clippers na Jazz. Minuta do końca. John Stockton. podaje do Malone'a, Ledwo co Karl Malone złapał, Karl Malone pudłuje. To jest dobra defensywa Altona Branda. Teraz Ron Harper przy piłce. 50 sekund do końca. To tutaj Clippers wykombinują. Free rzuca i nie trafia. No ci zawodnicy tacy bardziej legendarni, jak widzę, że rzucałem trójkę, to jestem dość pewny, że to mi wpadnie. No myślę, że jakby drużynie, które mają... to nie trafia. Drużynie, które mam, dość dużo zawodników z takiej nowoczesnej ery bardziej, z Modern Ery, mogą być najlepsze. Bo mają jakby dużo takich graczy, którzy, którzy umią rzucać trójki, można powiedzieć. Clippers prowadzą jednym punktem. Jazz nie fauluje. Chris Paul pod kosz. To jest głupi rzut. Chris Paul, point guard, powinien wiedzieć lepiej. Altas, nie faulułem cały czas. Ron Harper pod kosz. Ron Harper step back i nie trafił. Wow, nie udało się. Utah Jazz mają szansę. Czy Utah Jazz jeszcze to zrobią? Utah Jazz biegną. AK-47 pod kosz i trafia AK-47. Sekunda praktycznie do końca. Utah Jazz obejmują prowadzenie. Co za rzut Kirillenko. Wow. Sekunda do końca. To będzie catch and shoot. Powinni znaleźć kogoś, kto jest największą szansą na trójkę, naprawdę. Powinni wprowadzić ją przed Pola George'a potencjalnie, ale nie mają Pola George'a. Jest kawai, ale Kawaii kawai, nam przed nie, jednak, jednak jest Paul George. Paul George powinien dostać tą piłkę. Paul George tą piłkę staje. Paul George rzuca. Nie trafia było blisko, a więc Utah Jazz będą mieli siódme miejsce w konferencji. Clippers oczywiście jeszcze będą grali. Jeden mecz play nowy wiadome, więc idziemy dalej tutaj oczywiście jeśli chodzi o to spotkanie. Najlepszym zawodnikiem tego meczu był pewnie Agent Dentley. można powiedzieć tutaj. Tak więc kontynuujemy. Zobaczymy ile tak meczów właśnie będziemy mogli oglądać. No bo będę tylko oglądał mecze, które będą oczywiście równe, ciekawe. Dobra, teraz przechodzimy do meczu Wolves-Suns. Przegrany kończy udział w tym sezonie. Wygrany gra Clippers o ósme miejsce w konferencji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Suns-Wolves, zespół, zespół, zespół które się w rzeczywistości mierzyły w pierwszej rundzie playoffs. Tutaj będzie chyba... Może być równo, jeszcze zobaczymy. Czy Suns doprowadzą do tego, że ten mecz będzie równy? Chyba nie. Chyba nie. Wolves to mają, tak jest. Wolves wygrywają, a więc mięso Timberwolves grają z yy, Clippers, tak jest. I najlepszym zawodnikiem meczu jest Antony Edwards, tak jest. Antony Edwards. Kontynuujemy, a więc teraz pewnie przechodzimy tutaj bardziej, na wschód zakładam. Czy nie? Zobaczymy. All time hit, all time hoax, dobra, czyli najpierw przejdziemy do tego meczu Kto będzie zwycięzca tego meczu Będzie grał z Chicago Więc zobaczymy kto to będzie Myślę, że hit wygrają, tak jest mój typ Chociaż jest to mecz w Atlancie w sumie I jednak chyba ta Atlanta Wygra, tak jest Tak jest, hoax wygrywałem A więc jednak hoax zagrałem z Chicago Bob Petit, najlepszym zawodnikiem Tego meczu no i teraz pora dowiedzieć się, kto zagra z Miami hit, a kto zakończy ten sezon. Orlando Magic oraz Toronto Raptors. Zaczynamy mecz w Orlando i zaczynam to starcie. Bardzo równo do tej pory. W trzeciej kwarcie troszkę Orlando próbuje uciec, ale jest cały czas równo. Jest cały czas równo. Możliwe, że to będzie mecz, do którego będziemy wchodzić. Jest to bardzo możliwe. Jest to bardzo możliwe, tak jest. Wchodzimy do tego meczu. Wchodzimy do tego spotkania, na to spotkanie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A więc 43 sekundy do końca, tutaj piłkę mają, najpierw w kamerę jeszcze Zobaczmy kto będzie miał piłkę, mają piłkę Raptor, dobra Raptor przegrywałem. Czy wyjdę na prowadzenie? Bosz podaje do... Cartera, tak, Vince Carter Vince Carter teraz Screen od Bosza, Vince Carter Podkosz, Vince Carter wsad i trafia, co za sposób, żeby wyjść na prowadzenie na 36 sekund do końca, w meczu, w którym przegrywasz, odpadasz kompletnie. Penny Hardaway przy piłce. O'Neal ze screenem. Penny Hardaway podaje: Grand Hill Trójka nie trafia, ależ Dwight Howard zapakował. No w sumie przydomek Superman tutaj pokazał naprawdę, dlaczego właśnie miał taki nieraz Nickname Superman, bo to było naprawdę w niczym Superman to je wleciał. I zapakował to jeszcze, a więc Orlando Magic na 22 sekundy do końca, nie w 22 sekundy, do końca Wychodzę na prowadzenie. Raptors mam jednak piłkę i mam dużo czasu na to, żeby tutaj spróbować ponownie wyjść na prowadzenie. Kyle Lowry. DeMar Rosen. Kyle Lowry. Kto się zdecyduje, żeby rzucić? Kawaii robi screena, Kyle Lowry jednak, nie wiem czy on dobrze wie co robi. Vince Carter, nie dostaje. Wow! Kyle Lowry nie podaje do nikogo dosłownie. Teraz DeMar podaje DeMar za 3 punkty. Oj Raptors źle. Bardzo źle to rozgrywają. DeMar musi rzucać i nie trafia. Orlando Magic grałem dalej. źle to i bardzo prawda. No, między innymi właśnie Kyle Lowry za długo ciaka mam wrażenie. Dwight Howard tym Superman putback dunkiem daje Orlando zwycięstwo. No i daje im oczywiście nadzieję grać dalej, bo będą teraz przed nimi będzie mecz teraz z Miami hit, oczywiście, a Raptors skończą ten mecz oczywiście. A więc możemy przejść do którego starcie play nowego najpierw, pewnie tego, Clippers-Wolves, pewnie, tak jest, Clippers-Wolves, Clippers tutaj grają u siebie, kto zagra z Warriors i prawdopodobnie dostanie w pierwszej rundzie, pewnie będą to Clippers, no Clippers zniszczyli tutaj Wolves, Clippers absolutnie zniszczyli Wolves, najlepszym zawodnikiem tego meczu był pewnie Bob McAdoo, który zdobył 24 punkty na 100% skuteczności z gry. I tak to wygląda. A więc e, znam już całą drabinkę, żeby być playerów, jeśli chodzi o zachód, ta spora Poznać kto zmierzy się z Celtics i też pewnie pójdzie na. No sweepa, pewnie. dostaję sweepa, pewnie ktokolwiek z tych dwóch drużyn Celtics. Orlando Magic zaczynałem fenomenalnie tą pierwszą połowę. No, fenomenalny początek. I po tej pierwszej połowie, to prawie już było wiadomo, że wygrają. Orlando Magic wygrywałem. I najlepszym zawodnikiem tego meczu był. A to w sumie to byli, e, Na pewno pani Hardway, tak. Triple double, to na pewno pani Hardway. A więc znam już wszystko tutaj. Oczywiście będziemy symulować, aż zobaczymy na przykład momenty, w których może być nieprzednio. Ciekawiam, na przykład. Tutaj mamy 30, tutaj mamy 30, tutaj mamy 2-1, to jest 30, tu jest 2-1. Tu jest 2-1, tu jest 30. No dobra. Pierwsze drużyny pewnie awansują. I. mamy awans Warriors i Kings, a więc to już wiemy, co się wydarzy. Tutaj mamy wyrównanie serii. Mamy dwie serie wyrównane. Dobra, więc kontynuujemy. Tutaj zakładam, że Boston powinien awansować. I tak jest, a więc... Mamy tu 3-2, tu 3-1, co jest dużo niespodzianką, tak że, że Lakers tutaj przegrywają. Tutaj bez niespodzianek, jeśli chodzi o tą strefę tutaj. Zobaczymy jeszcze. Tutaj bez niespodzianki. No i zobaczmy, co się dalej wydarzy. A więc Filadelfia i OKC awansowali. Czyli tak, mamy Game 7 przed nami tutaj. Tutaj już zakończono, to jest Game 6 dopiero. No tak, czyli to jest Game 7. Tak jest, tam ten mecz może się wydarzyć i tam Lakers wyrównaje serię, czyli jeszcze będziemy jeden Game 7. Game 7 w Chicago. Bulls-Hawks. Kto awansuje dalej? Wygląda mi to na Hawks. I tak... będzie, tak jest czy nie? No tak będzie chyba. Tak jest, Hawks awansowali, a więc Hawks grałem dalej. To ja myślę, że też jest taka mała niespodzianka, no... Michael Jordan tylko 10 rzutów oddaje z gry w takim meczu. Dobra, więc mamy game 7 tutaj właśnie. Lakers jazz. No Lakers są fawortami. Chyba, że podzielam roz Bulls, żeby byli fawortami, a przegrali. Pierwsza kwarta nie najlepsza, ale wracają. Powoli wracają i mamy, mamy. ciekawie i nawet nie mamy ciekawie, bo Lakers uciekli. Czy będzie jeszcze ciekawie, może jeszcze być ciekawie, ale jazz musio, muszą się zbliżyć, a no, robią to niezbyt dobrze. No, lakers to mają. Lakers wygrywałem, a więc udało im się. Lebron James yy, i Magic Johnson, ta dwójka była najlepsza. A więc znamy już drugą rundę i możemy zaczynać. Już mamy tutaj potencjalnie niespodziankę, jak się tam szykuje. Sacramento Warriors. Mamy 2-1. 3-1. No, tu jest duża szansa na dużą niespodziankę. Atlanta awansowała jako pierwsza. To ciekawe. Seven Seed, Hawks, którzy zaczynali przez plain wchodząc w tą finale konferencji. Mała niespodzianka, na pewno. Wow. Sacramento Kings eliminują Warriors. First seed Warriors. Lakers pokonują OKC. No więc tutaj nie było żadnych, no na pewno największą niespodzianką jest dla mnie po tych półfinałach, że oczywiście Sacramento pokonali Warriors, a ogólnie największą niespodzianką jest to, że zespół z play czyli Hawks są w finale konferencji, ale wątpię, że mają szansę Celtics. 3-1 i Celtics w finale oczywiście, ale tutaj może być ciekawie. I nie będzie ciekawie, bo Lakers wygrałem. Czyli w sumie, jak można było się domyślić, dwie najbardziej legendarne organizacje w historii NBA. No to można było się domyślić, właśnie, że oni pewnie będą w finale i tak jest. I tak właśnie jest. Ale typuję Celtics jednak. Myślę, że Celtics. Tak typowałem oryginalnie. Choć Lakers zaczynałem fenomenalnie. A to Celtics mają Home Court Advantage. Czyli to znaczy, to były dwa mecze w Bostonie. Ta spora na mecze w Los Angeles. Wow. Lakers. Nie wygrywałem jeszcze. A robią to w tym momencie. Los Angeles, Lakers wygrywają starcie legend może powiedzieć. Starcie all time teamów i to oni są najlepsi. Oni mają najlepszy all time team, oni mają może być największy, najlepsze legendy. Z tego to oczywiście tutaj wynika z tej symulacji, tak wynika, oczywiście A więc właśnie oni wygrywają ten, może powiedzieć, ten film też tak mogę powiedzieć, że wygrywają, więc na dziś byłoby to tyle, oczywiście. No robiłem to w sumie przez ostatnie kilka dni właśnie codziennie o 14 rzucałem filmy takie właśnie tych różnych projektów i akurat ten film wleci w niedzielę. Jutro zaczyna się projekt, który w sumie już zaczynałem od jakiegoś czasu, czyli ta Polska Liga w NBA 2K25, więc jutro o 14 nie będzie takiego projektu, a będzie właśnie początek serii i właśnie już codziennie o godzinie 14 będą właśnie odcinki z serii, gdzie właśnie tworzę, może nie tworzę, a już zrobiłem, bez tworzyłem, tylko zaczniemy tam już Polską Ligę w NBA 2K25. A jeśli chodzi o takie filmy właśnie na tego typu, różne symulacje karier, starty karier, odbudowy, takie jakby projekty, tak to lubię nazywać, te projekty dalej będą, tylko po prostu pewnie nie będą codziennie. Zależy w sumie, bo teraz na przykład, nie ukrywam, że teraz jak robiłem codziennie, to nie miałem czasu, żeby zrobić takie duże projekty, które mi mogą zejść jakby dłużej. Teraz w miarę musiałem robić filmy, które mogę zrobić w miarę w kilka godzin. A są takie właśnie projekty, które mogą mi zająć dość długo, i wtedy właśnie teraz będę to mógł robić. Będę to mógł realizować, bo teraz nie muszę być, codziennie wrzucać tych projektów. Tylko kiedy zrobię, kiedy będę miał gotowy film, to te, wtedy wrzucę. Więc nie mam jakby takiego, nie będę miał teraz takiego jakby schematu może powiedzieć, żeby jakby co ile dni będę wyrzucał jakby może czytanie będzie więcej dni, czytanie mniej odstępu między tymi filmami, no i te filmy też będą teraz oczywiście wlatywać pewnie tak później, około godzin pewnie 17, nie o 14 tak w miarę to będzie wyglądało, Jest to jeszcze właśnie tutaj chciałem powiedzieć dziękuję Wam oczywiście za oglądanie tego filmu, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale, cześć!